Będzie klepa. Dobra, uda się. Daj mi ten efekt! Dziękuję! Hej, cześć, siemaneczko, siemeczki, z tej strony Miki. I niestety nastały bardzo przykre czasy, ponieważ musieliśmy zbudować cmentarz. Dlaczego? Ponieważ pan gangster, raper, gangster, który mnie porwał w poprzednim odcinku i żądał okupu w postaci dołączenia do wioski, nie lubił naszych zwierzątek, więc wysadził creepera w naszej zagrodzie i niestety zwierzątka umarły, a przynajmniej część. I musiałem zbudować grób dla pomarańczowej owcy, bezimiennego żółwia, bezimiennego żółwia 2, żółtej owcy. To są te dwa żółwie, które w poprzednim odcinku nam zaginęły. A co tu się dzieje? Osiołka. Proszę mnie tu nie oczerniać, bo znowu cię porwę. Nie, nie. Żółtej owcy, żółtej owcy 2, czarnej owcy, białej owcy, osła 2. No, nie wiem czemu tam stoi crafting na dachu. Więc wyszła taka zła akcja. Niestety. Ale dzisiaj zrobimy coś, czego nikt się nie spodziewał na tym serwerze. Czyli dokonamy pierwszego podboju terenów. Niedługo będziemy musieli zabezpieczyć oczywiście żółwie, rozbudować chatę, ponieważ jak widzicie, no... Miałem ją dawno, co powiedzieć, teraz miałem ją dawno rozbudować, tak nie rozbudowaliśmy. Wyszła taka akcja, więc co? Dzisiaj będziemy szli podbić nowe tereny. W taki sposób, że musimy zrobić dużo siekierek, po pierwsze. Więc... nie patrz tutaj, nie wchodź dalej, bo tu się coś dzieje złego. Zakazany teren. Tu, tu... O nie, nie, czekaj, nie tym plotkiem. Okej, nikt nic nie widział. Nikt nic tutaj nie było. Weźmy sobie patyczki i musimy zrobić przede wszystkim... Masz flinta? Ej. Mam, ja nie mam. Ale mam zapalniczkę. Zapalniczkę zrobił. Dobra, whatever. Robimy sobie po pierwsze nowe itemki. Z irona oczywiście. Mamy nowe ironowe itemki. Zrobił jeszcze jakąś część do zbrojki, bo skoro podbijamy już tereny... Nie kop tam nic! A co tam jest? Kurde, nie mam już irona, fuck. Uuu. Cicho, cicho! Idź mi stąd! Nie, ładnie. Widać to przez skrzynię, wiesz? Wiem. Taki smaczek zrobiłem. Dobra. To wszystko pozostawiam. Wziąłbym jeszcze cobblestone, najlepiej stacka do półtora. Weźmy to, zostawmy wszystkie stare itemsy. I co, idziemy? Chodź, idziemy. U Kapicperka widziałem odcinek, w którym poszedł on do Netheru i wyszedł on w całkiem innym miejscu, więc pójdziemy tam dzisiaj i spróbujemy podbić ten teren w nasz sposób. Idziemy, dawaj. Lecimy. W ogóle kiedyś miałem taką serię 2 lata temu na kanale Minecraft z kolegą, gdzie robiliśmy po prostu tak samo, to była tak samo to wyglądało jak teraz, po prostu mieliśmy ekipę i graliśmy, budowaliśmy, mieliśmy tam taki banner, czarny banner, więc ten banner przydałoby się tak jakby zrobić taki sam z naszym logiem, tak jakby wioski, z takim symbolem wioski, więc musielibyśmy to w końcu zrobić. Żeby to zrobić tak samo, żeby zrobić masło maślane. Żeby to wyglądało tak jak wcześniej, wchodzimy tutaj, idziemy. Jesteś gotowy? Co się nie odzywa, halu? Ja jestem, o, oh, wow. O kurde! Chicken! Chicken tu jest! O, wszedł do portalu z powrotem, dobra. Wracamy się. W poprzednim odcinku zabiliśmy zombie Pigmana. Czekaj na mnie! Myślałem, że Pigmanów nie będą bić, ale dobra, jesteśmy bezpieczni. Idziemy przez Nether i uwaga, gdzie się przeteleportujemy? Jesteśmy tutaj! O kurde, ej, to się zmieniło. Ty wiesz, że to jest ta nacja Marciego chyba? On nie znalazł tych diaksów swoich, wiesz? Sprawdzimy to. Sprawdź. Chodźmy sprawdzić, zobaczymy. Czekaj. Znalazł. Znalazł. Jak on to znalazł? No znalazł. O kurde. Nie, nie znalazł. To zostaw to otwarte, zostaw to otwarte. Zostaw to może otwarte. Czekaj, jakie tam są itemy w ogóle? Diament tylko. Puste to jest. Więc chyba to znalazł. No chyba tak. Dobra. Kolejnik. Dobra. Ja ogólnie... Mam nadzieję, kończę. Ojoj, Kapicperkowi chyba wywalił neta, mi się wydaje. Nieprawda. Nieprawda. To jest... jestem duchem Kapicperka. O kurde. Tak. Chyba się porwałem go. Porwałem go i nie będzie go, dopóki nie dobijecie 15 łapek w górę. Dziękuję, dobranoc. O! I dobrze. Weźmy lektern, nie wiem na co mi to, nie wiem po co mi to, ale to weźmy.
Co jeszcze możemy wziąć? Zbroję konną, o! Drewienka z połowę weźmy, żeby się nie skapić w ogóle. Treasure map. Weźmy kuszę, to najbardziej zniszczone, żeby nikt tego nie widział. Aj, kurde, rozwaliłem mu marchewki, shit. Dobra. Nie wiem, gdzie jest kapisperek. On zniknął na moment, nie wiem, co się stało. Nie mam pojęcia. Arbuzy, będzie mi nasionka, bo nie mamy nasionka, mamy tylko nasionka dyń. Zbierzmy te arbuzy, odstawimy je oczywiście zaraz. Tylko najpierw brodawki netterowe, patrzcie, panie. Sztos, nie będziemy musieli w netterze ich zbierać. Dobra, bierzemy arbuzy, dawaj mi arbuzy. Przynajmniej kilka, żeby... O, już jak szybko rosną te brodawki, zobaczcie. Dobra. Tyle wystarczy, spinkamy stąd, idziemy. Chciałem podbić teren, żeby tutaj nic nie było widać, ale niestety tego nie zrobimy, ponieważ zgaduję, że się wkurzą. I to hardo się wkurzą. To jest puste, tak? Tak. Wziąłem jeszcze irona, jakby jakiś był. Zobaczmy piecyki. Piecyki są chyba... To jest... Stone. Piecyki są prawie, że puste. Stack stone'a. Jajuszko. Weźmy jajuszko. Nie wiem po co, ale weźmy jajuszko. Gdzie jest kapitperek? O, zniknął na moment. Chyba będziemy musieli zaraz wracać, wiecie? Pochodenki jakieś. Siodło jest fajne. Ale się raczej skapnie. Weźmy trochę pszenicy jeszcze. Okej. Coś jeszcze? Chyba nic, dobra. Idziemy stąd, kapisperek najwyżej wróci. Lecimy. Ło kurde. Przecież tamta wieża, co to jest za wieża i to jest w ogóle statek. Obczajmy to. Bo... Przydałoby się to w ogóle ogarnąć. Nie wiem jak to jest daleko od naszej chaty. Zgaduję, że daleko. Ło kurde, co to jest? Co to jest? To jest jakiś ziomeczek, nie wiem co to jest za ziomeczek, ale... Jakiś to ziomeczek jest. Wieżyczka taka skromna. Skromna powiem. Ale przytulnie tu, tylko tak trochę pusto. Ło, wow, wysokie to jest. Okej. Okay. Pierwszy raz to jestem, absolutnie pierwszy raz tu jestem. Coś piszą na czacie. Gdzie jest kapisperek? Tu jest statek, taki typu takich wikingów on jest zbudowany, zobaczcie. Nie mogę tu wejść? Nie można tu wejść, zobaczcie. Co tutaj jest? Aha, taki statek do zdoby. Fajny pomysł, może go ściągniemy? Kuszące, żeby go sobie ściągnąć. Zgarnijmy tego kobla, żeby nie było widać, że tu byliśmy. Nie sądzę, żeby zobaczyli, że tu byliśmy. Ło, tu coś jest pod ziemią, patrzcie. Okej, tu widzę planowany był mob grinder do zbudowania. Nie wiem, okej. Ale gościu w ogóle miał diaksy, bo tam ma enchanting table. Nie biorę tego enchantinga, chciałem go wziąć tak samo jak chciałem wziąć kopadło, jednak skapnie się, więc nie opłaca się. Ło, myślałem, że mnie nie pozwolę. To jest ten Carvex Games w ogóle. To jest gościu jakiś, którego pytanie też nie... O shit, ej, my się tutaj cały czas typamy. To musimy umrzeć pod wodą. Dobra, umieramy. Raz się żyje. Ziomeczki, niestety wyszła taka akcja, że nie ma kapitperka. No niestety. I w tym momencie pomyślałem, że albo zbuduję chatę, albo po prostu zrobię coś, co miałem zrobić wcześniej. Czyli po prostu będziemy śledzić ekipę kaptena. I to myślę, że będzie fajny pomysł na teraz. A w następnym odcinku byśmy zbudowali po prostu moją chatę. Już byśmy ją tutaj rozrastali, że w tym miejscu teraz się patrzę, by wychodziło po prostu jakieś okna, czy coś, jakiś pokój byłby, czajcie co chodzi. W ogóle mamy pełno zwierzątek, musimy kiedyś tutaj przynieść, zanim zrobi to ekipa kaptena, więc co, idziemy poobserwować team kaptena. W ogóle zobaczmy, co tu się zmieniło, bo z tego, co mi mówił Kuba, tutaj na samej górze ktoś się wybudował, mamy owieczki, kurde, świnki, fajnie. Weźmiemy to sobie za jakiś czas, tylko najpierw, okej, jest, doskoczyłem, pięknie. Tu coś się świeci, czy żeby tu były pochodnie, na takim poziomie raczej lawy nie ma. Wow! Drzwi się nie spodziewałem, naprawdę.
I co tu mamy? Domek. To jest od tako domek taki na szczycie gór. Wow. O kurde, słońce tam widać z tyłu. Ładnie to wygląda, mega. O Jezu, myślałem, że spadam. Ale widok. Ja pierdzielę, gość tu naprawdę mam widok. Tylko że widzę, porzucił tu chatę, takie świetlanie przynajmniej wydaje. Więc co, tu coś jest, tego też nie widziałem. Fantomy tam latają w ogóle, wow. Co? Słyszałem. Nie wiem, wydawało mi się chyba. Tu coś jest, nie możemy dać się zauważyć. Wow, tego tu nie było, jak pamiętacie poprzednio. O kurde. W ogóle pamiętajcie, że całe to, co tu się dzieje, to co oni tu budują, możecie oglądać na kanale Biały Kot u Kaptena na odcinkach. Gdzie będziecie widzieć relacje z wioski Kaptena, z ich ekipki, z tego, co oni tutaj robią. Spróbujmy się tutaj dostać. Żeby nas mopki nie zjadły. Patrzcie, idziemy. Au! To by się bardzo źle skończyło. To jest po prostu taki klocek, który tu stoi. Okej, niech będzie. Chodźmy bokiem, tylko musimy to zrobić tak bardzo szybko, żeby nas nikt nie zauważył. Lecimy. Tu w ogóle podobno ma być metro, które chłopaki budują. Chodźmy tu. Tu jest ten dalej niedokończony domek Kaptena. Co on tutaj ma? Jakiś syf, okej. Flaga pilagerów. Jakieś tempki, okej. Nie dajmy się zauważyć. Dobra. Są marcheweczki. Nie wiem, po co im tyle marchewek. Czy marchewki moim zdaniem są najbardziej korzystne, bo dodają bardzo dużo punktów głodu tutaj, że nie, po prostu nie jesteśmy głodni. Chyba więcej nawet niż pieczone ziemniaczki. Nie wiem. Chodźmy dalej. Tu coś jest. Cobblestone, jakaś platforma. To na pewno budował Agarka. Już pamiętam jego styl, grałem z nim tyle lat, że to na pewno budował Agarka. On zawsze takie domki budował. Tu chyba zabrakło mu drewna. Ale dobra. O, słyszałem coś. A, to były chyba moje drzwi. Zostawmy tutaj tabliczkę. Okej. Dajmy takie coś. Kolejny baner pilagerów. Świnkę tam mają, patrzcie. Musimy kiedyś te świnki stąd pozgarniać, bo Kapten zawsze zabija te świnki. Czekaj, przesunę sobie mikro bardziej. Okej. Mam nadzieję, że coś będzie lepiej słychać. To w ogóle są drzwi takie z randoma, to już widziałem wcześniej. Kapten musi być u tego Mr. Jokera pewnie. Bo widziałem go tam ostatnio i zbierał tam jakieś temki u niego. Wow! I tu jest świnek. Co to jest? Kolejna świnka w ogóle. Jezu, ile ich tu mają. Mam marchewki? Nie mam marchewek. Szkoda. Mamy u nich marchewki, ale dobra, nie będę teraz szedł i im kradł. Biały kot left the game. O nie, kapten wyszedł. Wyskoczyliśmy. Biały kot join the game. Okej, okay. Biały kot, czyli kapten jasny wrócił. Chodźmy do tego domku. Zobaczmy. O nie, kapitan cały czas wywala, co się dzieje? Zobaczmy, co tam się dzieje. Hop, jestem! Ale parkurowiec! Co tu się podziało? Co się dzieje, kapitaniasty? Co tu się stało? Tu widzę kwarcu, komuś zabrakło. Czyli to może być domek, mamy na metaga. Golden Apple. Tu widzę na bogato. Ludzie już wszyscy byli w netherze, musimy też pójść do netheru, ale najpierw chatę sobie normalną zbudujemy. Mamy glow chanting table. Mamy diamenty. Nie będę kradł. Sprawdźmy, co jest w piecykach. Tylko drewienko, jedzonko, jakiś węgiel. Okej. Okay. Chodźmy dalej. Hop. Dobra. Musimy podać świnki się wrócić, bo znając kaptena, to on je na pewno zabije. Mamy lawę tutaj pod nosem, bo vlogowiec naszą lawę wioskową zakopał. Więc mamy tutaj naszą. Ała! Ale miałem pecha. Kurde, ała! Moje nogi. Ale widzicie, przeżyłem. Przeżyłem. Dobra. Chodźmy z tamtej strony, zobaczymy, co tam się dzieje. W tamtej bazie chłopaków. Bo słyszę spiderka, okej. Okay. Zombie tam się jara. Chodź tu, zombie. Gin. On sobie zginie, dobra, idziemy stąd. Musimy się dostać na szczyt tych gór, bo tam było wejście, które też bym chciał zobaczyć.
I zaraz będziemy śledzić kaptena i jego ekipkę, których nie wiem czemu miałem śledzić kaptena, a kaptena w ogóle na serwie nie ma. Nie no, jest teraz. Creeper, creeper, creeper. Fuck off! Nie! Cicho, nic się nie działo. Myślałem, że ten krzak to był kapten, ale dobra. Wash it. Co tu się dzieje? Nie wiem, gdzie jest cała reszta, bo gra tutaj mega dużo osób. Gra mi Taraszek, Carvex Games, Biały Kot, czyli kapten. Ło, tam widzę nick, patrzcie. Kto to jest? Kto to jest? Śledzimy go, śledzimy go. Idziemy za nim, wreszcie mamy osobę. Tylko żeby mnie nie zauważyła. Shit, 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 ona chyba mnie zobaczy. Stop. Kolejna osoba, to jest... Kolejny jakiś typ, nie znam go, to jest chyba ten Mr. Joker. Mr. Joker jest bliżej, śledźmy go. Kwiatek mi się cały czas ze skinem kaptena myli. Nie patrzy się na mnie? Nie patrzy się chyba. Wstrzelmy strzał z kuszy. Taki ostrzegawczy. O kurde. Dobra, idziemy za tamtym, bo nie będziemy za, nimi wchodzić do ich miejsca. Pójdziemy tam kiedy indziej. Tamten gościu poszedł w tą stronę, więc czyżby to był właściciel tego domu? Tego mega fajnego domu, który jest za biedny na kwarc. No, Jezu, jaki ze mnie jest hipokryta. Mówię, że jest, że gościu jest za biedny na kwarc, a sobie mam dom z dirta. Ja pierdzielę. Słyszałem coś. Nie jestem pewny, co to było. Ale chodźmy dalej przed siebie. Chowajmy sobie w ogóle jedzonko tutaj. O! Nie będę chciał, coś zjem. Idziemy. Cicho. Dwóch jest! To jest kapten i jakiś drugi. Oby nie mieli shaderów, które pokazują niki. Nie pomyślałem o tym. Jaki straszny dźwięk. Co tu się dzieje? Jesteśmy pod nimi. Kurde! Zobaczył mnie! Zobaczył mnie! Uciekamy, 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 uciekamy. Shit, 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 ale jesteśmy w dupie. F5. Goni nas. Gonią mnie! O shit! O kurde! O kurde! Czemu oni nas gonią? Co się dzieje? Delfin! Pomocy, pomocy, pomocy! O shit, okej, okay, oni już widzę damage'a dostali. Nie wiem, jak daleko są. Obych ten delfin nie napędzał. Ja pierdzielę! Uciekać! Nie mogę uciekać w nieskończoność, kurde. Gonią nas! Ała! Dostałem strzała! Co jest? Uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy. Czekaj, wyłączmy M5. F5, o kurde. O kurde, ej! Ale akcja! Ale akcja! O, jesteśmy w dupie, jesteśmy Dzięki za noka, kolego. Tylko, że jak dostanę siekierki teraz, to umrę. Gościu płynie łódką, co nie? Nie płynie łódką, ale ciata. Mamy to. Uda się uciec, prawda? Oni nie odpuszczają, co jest? Nie odpuszczają. Wiem, gdzie się schowamy, płyniemy cały czas. Dostałem ten efekt od delfina, płynę mega szybko! Płynę mega szybko! Ha, ha, i co teraz? Ja pierdzielę, jak ja płynę szybko! Zaraz się w coś wale! Gdzie jest, gdzie jest? Dziękuję, delfinku! Ale ten delfin jest zajebisty! O, jest nasza wioska, dobra! Płyniemy się schować na... Płyniemy się schować w bazie gangstera! Lecimy! Chyba nie musimy się chować, oni odpuścili, mi się wydaje. Chyba, że chcą nas zajść z drugiej strony. To jest w ogóle tak równo strasznie wcięte jakieś miejsce, okej. Okay. O nie, ktoś za nami. Ktoś tam jest! Shit! Chyba wziął naszą łódkę. Ktoś wziął naszą łódkę, no nie? O shit, gościu idzie. Myślałem, że odpuścili, myślałem, że odpuścili. A gościu mnie w ogóle z łapki klepie, to luz. Kapten biegnie bokiem, widzę, że biegnie lądem. Aj, będzie klepa zaraz. Panie kapten. O nie, postawił łódkę!
Dobra, będzie chyba klepa, no nie? Będzie klepa. Dobra, uda się. Jest! O shit, umieram. Jeszcze nie. Pół serduszka, o ja pierdzielę. Nie żyjemy już. Wow! Delfin, Delfin, chodź, daj mi ten efekt. Dziękuję. Udało się, jest. Lecimy się szybko, klimamy ten efekt jeszcze. Dziękuję ci, Delfinku. To jest dopiero ziomek, o nie, straciłem kuszę. O kurde, chyba mu uciekliśmy, ej! Jednemu nawaliliśmy, o nie, on tam jest. Shit, musimy się przygotować. Przygotujmy się kierkę, żeby mu pieprznąć. Kapten jest z tego co widzę na strzała, chociaż nie, mógł się uleczyć za ten czas. Wow, ale bechopa zrobił, patrzcie. Gdyby chyba nam łódkę zasyganili. Boję się, że kapten może nas brać od dołu, wiecie. Skoro tu jest teraz kelp rozwalony, to on musi być gdzieś na dole. Ale fart, że w ogóle udało mi się uciec. O kurde. Chyba udało mi się uciec, tak mi się wydaje. Więc kontynuujemy zaraz naszą robotę. Nie stać ich na własne łódki? Czyżby nie? Zostawią nam tu łódkę. Okej. Okay. Tam są niki jakieś. Kto to jest? Tam widzę jakieś niki. Idziemy, idziemy tam. O kurde. To jest jakiś cave? Nie, to nie jest cave. Co jest? O kurde, ja przez przypadek wyszedłem tutaj. Ale będzie przypadek zaraz, jak mnie zauważył. Ale przynajmniej udało nam się dowalić, dlatego... Jak on się nazywa, tutaj mam... Mi Taraszek! Udało nam się mu nawalić, to było piękne. Wejdziemy tędy. Dobra, stawiamy kobla. Nie zauważył, nie zauważył, patrzcie. No. Ty, może tam jest wejście, oni tam jakoś pod zimami idą do tego oceanu? Nie wiem, ej, to byłoby grube. Dobra. O kurde. Tam są te świnki, one są cztery, kurde, biały mnie. Idziemy jeszcze raz zobaczyć tego gościa, nie ma w tej chacie. Jeśli jest, to go też trochę pośledzimy. Ale gościu w ogóle challenge robi, czy nie challenge, tylko... Achievementów. Pusto. Na pewno? Pusto. Szłem tu na marne, kurde. Okej, jesteśmy tutaj, schowajmy się gdzieś tu, kopmy się może. I obserwujmy, co oni tutaj robią. Chcę zobaczyć, z której strony... Nie, dobra, tu już jest góra, więc... Musimy tędy pójść. Cicho. Są tam? Nie widzę ników. Nie widzę ników. O kurde, ktoś tu idzie. F5? Nie wiem. Ktoś tam był na pewno. Wyrzućmy kelpy. Zdaje się, że nie poleciało na mnie. Oni już chyba są tam na dole, wiecie. Więc myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zakończyć ten odcinek, ponieważ nic tutaj więcej nie mamy chyba do roboty. A już tak jest długi. Więc co? Kończmy ten odcinek. Była się trochę akcja. Podziało się. Ja spadam, będę zaraz pewnie w GTA-sy nawalał. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Już niedługo, widzimy się niedługo, jak będzie ekipa, ponieważ na ten moment nikogo od nas nie ma na serwerze. Widzimy się niedługo po raz kolejny powtórzę. Do zobaczenia na razie, pa, trzymajcie się.